Dużo już sobie powiedzieliśmy na temat siły napięcia, czy też naprężenia nici. Przypominam, że jest to po prostu siła, jak każda inna, liczona w newtonach, ale przekazywana za pośrednictwem właśnie linek, sznurków i podobnych takich rozciągłych obiektów. Jest ona bardzo często spotykana w życiu codziennym. Powiedzmy, że jakiś ciężar wisi z sufitu na lince, o, w taki sposób. Działa na niego oczywiście siła grawitacji, tak? I tak jak zaczęłam mówić, takie właśnie tą siłą napięcia czy też naprężenia spotykamy się w życiu codziennym bardzo często, jeśli coś po prostu wisi, nie wiem, żyrandol zwisa z sufitu, gdy na sznurku do rozwieszania prania coś powiesimy, on również się napina mocniej niż przed powieszeniem czegoś, no jest to taka bardzo często w życiu codziennym spotykana siła. A teraz spójrzmy na prosty przykład, który zaczęłam tutaj rozrysowywać, więc mamy ten ciężar, który wisi tutaj w ten sposób na lince. Umówmy się, że jego ciężar wynosi 100 newtonów. Możemy to inaczej zapisać również, że ta siła grawitacji to jest, ponieważ działa w dół, no to a oś Y jest zwrócona do góry, to możemy powiedzieć, że to jest minus 100 newtonów razy taki jednostkowy wersor w kierunku Y. W ten sposób też to możemy zapisać. W każdym razie w takiej najprostszej sytuacji, jaką mamy tutaj, no to widzimy, że na ten ciężar działa właśnie ta siła grawitacji, no ale jak on wisi, to z życia codziennego widzimy, że żyrandole nie spadają, pranie ze sznurków zazwyczaj też nie spada, jeśli dobrze umocujemy, więc coś musi tę siłę grawitacji równoważyć. No co to będzie? No w tym wypadku najzwyklejszym, najprostszym będzie to po prostu właśnie siła napięcia tego sznurka, którą we wcześniejszych filmach dokładnie w szczegółach opowiadałam, jak na poziomie mikroskopowym ta siła powstaje, że tutaj splecione włókienka ciągną jedne za drugie i każdy tutaj plasterek ciągnie za następny, ale ten mechanizm żeśmy sobie omawiali, nie będziemy do tego wracać. W każdym punkcie tutaj wewnątrz tej linki czy tego sznura jest właśnie to napięcie, w szczególności w tym punkcie, gdzie umocowany jest, gdzie ciężar jest przymocowany do sznurka, działa właśnie ta siła napięcia, tak? I ponieważ nasz ciężar spoczywa, w szczególności jego przyspieszenie wynosi 0, no to z drugiej zasady dynamiki Newtona wynika, że w takim razie suma sił działających na niego musi być równa 0. A wobec tego, no to są jedyne siły, jakie działają w tym wypadku na ten ciężar. Możemy zapisać, że w takim razie siła napięcia sznurka plus siła grawitacji wynoszą 0, tak? A wobec tego możemy napisać, że siła napięcia i tutaj ta siła minus 100 newtonów wzdłuż wersora. O, tutaj ten wersor to jest coś takiego, taki wektorek o długości 1, tak? On ma długość 1. Jeśli tutaj sobie dorysujemy oś x, tak? Tu jest 0, tu jest 1. To jest właśnie ten wersorek EY, którym się posługuje. Coś takiego wynosi 0, tak? A wobec tego, jak sobie dodamy do obu stron wyraz, który mamy z minusem, no to dostajemy, że w takim razie siła napięcia, no zresztą to można zobaczyć, na to od razu z tego równania jest równa po prostu co do wartości, znaczy sile grawitacji, ale jeśli chcemy już to tak bardzo skrupulatnie tutaj na tych wersorach możemy zapisać, w takim razie jest to 100 newtonów do góry w kierunku wersora EY. Tak, no bardzo prosty przykład, najprostszy z możliwych, już mówiliśmy, omawialiśmy już tego typu przykłady, omawialiśmy również trudniejsze. I teraz możemy sobie ten przykład skomplikować. Zaraz zrobię rysunek. O, tak wygląda nasz rysunek. Tutaj mamy ten sznureczek, który poprzednio zwieszał się z sufitu, teraz jest połączony tutaj w tym punkcie jeszcze z dwoma sznureczkami. Tutaj mamy, ten jest w poziomie, natomiast ten jest tutaj pod kątem 30 stopni. No i pytamy teraz o wartości siły napięcia tych dwóch sznureczków. Ten T1 i T2. Tutaj oczywiście zakładamy, to jest to założenie, które wyjaśniałam, starałam się wyjaśnić dosyć obszernie we wcześniejszych filmikach, mianowicie kiedy zakładamy w zadaniach, że sznurki, linki nie mają masy, że ich masa wynosi 0, przecież nigdy nie wynosi 0, bo przecież są zbudowane z atomów, z cząsteczek, prawda? I to oczywiście
ma masę, ale w momencie, kiedy masa jest dużo, dużo mniejsza tych sznurków niż ciężarów, które są przez nie podtrzymywane, no to wówczas można przyjąć takie przybliżenie. Ono sprowadza się do tego po prostu, że gdybyśmy uwzględniali masę, to by się okazało, że w każdym, że tutaj napięcie sznurka jest troszkę inne niż tutaj i się tak liniowo zmienia na całej długości sznurka, ale to odsyłam do jednego z poprzednich filmów, w którym to dosyć szczegółowo objaśniam. Natomiast teraz zakładając, że masa sznurków wynosi 0, spróbujmy sobie obliczyć wartości tych sił. No jest to raczej takie przypomnienie, bo już podobne przykłady robiliśmy, ale może warto sobie przypomnieć, przećwiczyć jeszcze raz tę strategię rozwiązywania takich zadań i sobie to dobrze utrwalić. No tak jak mówiliśmy już poprzednio, na ciężar działa tylko siła grawitacji i w tym momencie tutaj jest ten ciężar ciągnięty do góry tylko przez ten pierwszy pionowy sznurek, więc to, co obliczyliśmy tutaj dla tego sznurka, nadal jest prawdziwe. Wiemy, że wartość tej siły napięcia tutaj działającej wynosi 100 N, tak, jest zwrócona. No wobec tego, ponieważ na całej długości sznurka to napięcie jest takie samo, to oznacza, że na ten punkt styku wszystkich trzech sznurków działa również równa co do wartości tym 100 N. Siła, nazwijmy ją sobie T0 i ona jest równa co do wartości również 100 N. No i ona działa w dół. Możemy też na to spojrzeć inaczej, że tutaj na ten punkt działa siła grawitacji ściągająca w dół o cały ten układ sznurek plus bezmasowy sznurek plus ciężar. No i teraz rozwiązujemy zadanie takie, jakie muszą być te siły, T1 i T2, żeby ten punkt był w spoczynku, tak? Czyli żeby jego przyspieszenie było równe 0, czyli zarówno w kierunku AX było równe 0, jak i AY było równe 0. Zauważmy teraz, że ponieważ siła T2 działa jedynie w kierunku poziomym, to tylko siła T1 ma możliwość, ma jakąś składową, która może zrównoważyć tę siłę T0, tak? I to nazwijmy ją sobie T1Y, to jest ta składowa, tak? Z kolei tutaj mamy T1X składową. No i teraz, wiedząc, że zarówno w kierunku Y, jak i w kierunku X przyspieszenie ma być 0, czyli suma sił działających na ciało również ma być 0, z tego wynika, możemy dla każdego z kierunków rozwiązać równanie. Pierwsze równanie to jest w kierunku, no oczywiście jeszcze z trygonometrii wiemy, jak sobie narysujemy jeszcze raz ten trójkąt, tak, on tutaj ma 30 stopni, tutaj jest ta siła T1, już piszę tylko wartości, już bez zaznaczania wektorów, tutaj jest T1x, a tutaj T1y, no to widzimy z trygonometrii, że T1x do T1 to jest kosinus 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2, zaraz będziemy z tego korzystać, no a T1y do T1 to jest sinus 30 stopni. Tak, dlaczego tutaj kosinus? No bo T1x to jest przyprostokątna, tak, tu mamy kąt prosty, przyprostokątna należąca do kąta, tego, dla którego funkcję wyznaczamy, a T1y to jest przyprostokątna nienależąca do kąta, dlatego jest tak. I teraz możemy zapisać sobie pierwsze równanie dla kierunku pionowego, to jest T1y plus T0, to się równa 0, tak, czyli T1y to jest, nie, inaczej, minus 100 N w kierunku Y, to się równa 0, a wobec tego T1y to jest 100 N w kierunku Y, czyli inaczej, sama wartość T1y to jest 100 N, a stąd widzimy, że T1y to jest 1/2 T1, czyli 100 N to jest 1/2 T1, a stąd mamy wartość siły T1. T1 to jest 2 razy 100 N, to jest 200 N, tak? A teraz jeszcze zostało nam T2, drugie równanie, T1x plus T2 równa się 0, no a T1x, tak wektorowo, to jest wartość T1x razy wersor w kierunku x, tutaj widzimy, że tu w kierunku dodatnim będzie
ta składowa jest, ma wartość dodatnią, bo działa w prawo, a tak się umówiliśmy, że osie układów współrzędnych mają takie standardowe zwroty, tutaj x działa, jest w prawo, a y jest do góry. No i jeszcze możemy, stąd, że znamy już wartość siły T1 i z tego równania trygonometrycznego możemy policzyć wartość po prostu tej składowej T1 i x. T1 i x to jest, stąd mamy pierwiastek z 3 przez 2 razy T1, czyli 200 razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3 przez 2 razy 200 newtonów. Dwójka tutaj się skraca, czyli mamy 100 pierwiastków z 3 newtona. To jest wartość tej składowej, a tutaj mamy całą siłę T2 i możemy twierdzić w takim razie, że siła T2 równa minus sile tej T1 i x, tej składowej siły T1, w kierunku x, to jest minus 100 pierwiastków z 3 newtona w kierunku x. Tak, a więc wartość siły T2 to jest 100 pierwiastków z 3 newtona i to również sobie możemy zaznaczyć. No ten przykład to było tylko takie ćwiczenie dla utrwalenia, dla przypomnienia tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, co robiliśmy. Będziemy mówić jeszcze i robić kolejne przykłady. I tutaj jeszcze taka uwaga na koniec, że oczywiście możemy sobie wyobrazić coś takiego, co zresztą nieraz w życiu codziennym się zdarza, że taki sznurek czy linka, na której coś wisi, się zrywa, tak? Powiesimy za duży ciężar, czy ktoś po prostu, kto waży za dużo, się złapie i zerwie taki sznur czy linę. A więc takie obiekty mają swoją wytrzymałość. I rzeczywiście różne linki, sznurki, czy wielkie, grube liny stosowane, czy w przemyśle, w budownictwie, w różnych takich wielkoformatowych przedsięwzięciach na większą skalę, mają określoną i podaną przez producenta wytrzymałość, ileś tam newtonów. I powyżej tej wartości, jeśli powiesimy czy pociągniemy z siłą, powiesimy coś cięższego, czy pociągniemy, rozciągniemy, napniemy z siłą po prostu większą niż to jest określone, taki sznur czy lina może się zerwać. Oczywiście jest to bardzo ważne w przypadku właśnie, nie wiem, czy budowy mostów podwieszanych, czy innego rodzaju takich konstrukcji, których się wykorzystuje właśnie liny, sznury i inne takie obiekty, żeby z myślą o tym, myślą o tej wytrzymałości tych sznurów i lin te obiekty projektować. I jeszcze jeden taki przykład ciekawy z życia codziennego przyszedł mi do głowy. Mianowicie, no, część z Was być może gra na gitarze albo na innym instrumencie posiadającym struny. No i na pewno zauważyliście, że podczas strojenia takiej, no już trzymajmy się gitary, kiedy kręcimy kołeczkiem, żeby napiąć czy rozluźnić strunę, żeby uzyskać odpowiedni dźwięk, no to zauważamy, że kiedy strunę napniemy mocniej, to dźwięk wydawany przez strunę staje się wyższy, a kiedy rozluźniamy, to staje się niższy. Czy też jeśli zostawimy taką gitarę na przykład samą sobie, to ona naturalnie tak pozostawiona może i zazwyczaj z czasem się rozstroi, no ponieważ jeśli spojrzymy z góry, tak, na ten kołeczek, tak, od gitary, na który jest nawinięta struna, tak, w ten sposób, bardzo schematycznie rysuję, wiem o tym, no to żeby strunę napiąć, to kręcimy w ten sposób, tak, to powiedzmy kręcimy tak, ale jeśli pozostawimy ten układ samemu sobie, to tutaj ta struna, która jest tu w każdym punkcie swoim jest napięta, tak, będzie ciągnąć i dążyć do tego, że tutaj pod wpływem tej siły napięcia samej tej struny po prostu to się będzie, struna będzie nam się odwijać pod wpływem tej siły napięcia i przy zmniejszeniu napięcia dźwięk wydawany przez daną strunę się obniży, co poskutkuje po prostu rozstrojeniem, że będzie to nie ten dźwięk, który byśmy chcieli. To taka ciekawostka była na koniec. Mam nadzieję, że czegoś się tutaj wspólnie nauczyliśmy i dowiedzieliśmy i słyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia.